Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie dwa bardzo interesujące projekty stworzone przez plastyka, który był zatrudniony w Autosanie, a mowa oczywiście o Zdzisławie Beksińskim. Zobaczymy, co polski artysta 60 lat temu zaproponował, czym wyróżniały się jego prototypy względem innych autobusów oraz co najważniejsze, dlaczego zostały odrzucone mimo wniesienia poprawek, o które prosiły władze. Jeżeli chcecie więcej odcinków o jego ciekawych projektach, bo nie są to wszystkie, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli cenisz sobie dobry styl połączony z wysoką jakością produktu, który będziesz mógł używać latami, to zachęcam Ciebie do przejrzenia artykułów na autobusy-sklep.pl. Znajdziesz tam gadżety z kultowymi autobusami. Koszulki są w rozmiarówce od XS aż do 3XL, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście jest krój damski i męski. Inflacja rośnie, tak więc aby temu zapobiec, z kodem INFLACJA otrzymujecie 13% rabatu na cały asortyment. Uważajcie, jest on ważny tylko do końca tego tygodnia. Link do sklepu znajdziesz w opisie, a ja już przechodzę do filmu. A przed obejrzeniem filmu napisz proszę, czy słyszałeś o prototypie SFA2 oraz SFA3 oraz jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, które nie zostały poruszone w filmie, również możesz śmiało napisać je w komentarzu. Jeszcze dla sprostowania dodam tylko, że skrót SFA oznaczał nic innego jak Sanocka Fabryka Autobusów, a numerek przypisany do samej nazwy oznaczał po prostu model, dopiero potem autobusy nazywano autosanami. Autobusy, o których dzisiaj Wam opowiem, są mocno związane z Sanem H01, czyli autobusem, który był stworzony na nadwoziu samonośnym, gdyż prototyp SFA2 również był autobusem stworzonym na nadwoziu samonośnym o konstrukcji kratownicowo-szkieletowej. Powstały one w roku 1962, czyli 60 lat temu. Co ciekawe, oryginalne nadwozie autobusu zaprojektował artysta plastyk Zdzisław Beksiński. Autobus miał wyjątkową stylistykę. Pojazd był bardzo wysoki i miał ogromną powierzchnię przeszkloną. Ściany boczne wykonano z płaskiej blachy niewymagającej tłoczenia. Słupki okien pochylono do przodu. Z przodu pojazdu natomiast zastosowano ogromny chromowany zderzak z 4 lampami. Tylne koła były przysłonięte poszyciem ściany bocznej, podobnie jak w osobowych Citroenach z lat 60. Duża wysokość autobusu wynikała z zastosowania idealnie płaskiej podłogi bez wnękna koła. Gwarantowało to możliwość swobodnego rozplanowania wnętrza bez zmniejszania komfortu podróżowania. Autobus mógł przewozić 33 pasażerów oraz 2 osoby z obsługi. Do napędu tego autobusu użyto 125-konnego wysokoprężnego silnika typu S530 pochodzącego z samochodu ciężarowego Star, który postanowiono umieścić z przodu pojazdu. Pod podłogą zostały umieszczone bagażniki o łącznej ładowności 300 kg. Dostęp do nich przestrzeni był możliwy z boku oraz z tyłu pojazdu. Prawe ścianie boczne autobusu pomiędzy przednią i tylną osią oraz na zwisie tylnym umieszczone zostały jednoskrzydłowe drzwi, a na zwisie przednim również i kierowca posiadał swoje drzwi od strony wejścia kierowcy. Co ciekawe, nowy autobus turystyczny miał być następcą produkowanego od 1961 roku pojazdu San H25A, a do rodziny miały należeć również inne odmiany, miejska oraz wersja międzymiastowa. Autobus ten był kwalifikowany do autobusów klasy MIDI. Sam silnik posiadał 6,5 litra pojemności i generował moc 125 koni mechanicznych. Posiadał on mechaniczną, niesynchronizowaną skrzynię biegów o 5 przełożeniach. Masa własna pojazdu wynosiła 5,5 tony, a całkowita 8750 kg. Autobus zaprezentowano władzom w Warszawie. Niestety jego nowoczesna sylwetka nie przypadła do gustu decydentom. Skrytykowano nowatorskie wzornictwo, zwłaszcza pochylone słupki okien. Produkcji seryjnej nigdy nie podjęto, a zdobyte doświadczenie wykorzystano przy budowie kolejnych prototypów. SFA2 wyróżniał się głównie tym, że był on bardzo przeszklony, co pozwalało na podziwianie widoków za oknem, podróżując chociażby po trasach górskich. I ten fakt przesądził o tym, że nie spodobał się on potencjalnym nabywcom. Z samego autobusu powstała jedna sztuka, która właśnie została zaprezentowana, a następnie odrzucona. A szkoda, gdyż ten projekt naprawdę się wyróżniał na tle innych. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał SFA2. Kolejny autobus powstał już w 6 egzemplarzach, a był on, może powiedzieć, że następcą SFA2. Mowa o SFA3.
Inżynierowie senackiej fabryki w 1962 opracowali jeszcze jedną wersję autobusu, właśnie SFA-3. Tym razem był to pojazd o długości 10 metrów, a więc znacznie większy niż produkowane w Sanoku autobusy. Tak jak w przypadku innych nowych konstrukcji, zewnętrzną formę nadwozia zaprojektował znany malarz Dzisław Beksiński, zatrudniony na etacie fabrycznego plastyka. Większe wymiary zewnętrzne i zdolność przewozowa autokaru uniemożliwiły zastosowanie silnika pochodzącego z samochodów ciężarowych Star. Niezbędna była znacznie mocniejsza jednostka napędowa. Wykorzystano tutaj prototypowy wysokoprężny silnik 8-cylindrowy typu S538 o mocy 170 koni mechanicznych, identyczny tak jak w wielczańskim prototypie autobusu Odra 042, o którym odcinek znajdzie się na kanale. I gorąco polecam go obejrzeć, bo również był bardzo ciekawą konstrukcją. Jednostka napędowa zblokowana została z pięciobiegową manualną, niesynchronizowaną skrzynią biegów. Silnik został umieszczony w przedniej części pojazdu nad osią kół przednich. Napęd był przekazywany na koła tylne poprzez wał o konstrukcji rurowej. W układzie jezdnym postanowiono zastosować sztywną oś przednią o przekroju dwuetowym, opartą na półeliptycznych resorach piórowych oraz na hydraulicznych amortyzatorach ramieniowych. Ten most napędowy zawieszony został na półeliptycznych resorach piórowych, które dodatkowo były wsparte przez pomocnicze resory piórowe. Masa własna autobusu wynosiła 7,5 tony, a masa całkowita 13,5 tony. Silnik ten zamontowano w autobusie wzdłużnie przed osią kół przednich. Wykonano tylko jeden 10-metrowy prototyp SFA-3. Wykorzystując układ jezdny i napędowy prototypu SFA-2, czyli 125-konny wysokoprężny silnik S530 samochodu Star, skonstruowano kolejne prototypy z autobusów z nadwoziem o długości 8,6 metra w wersjach międzymiastowej SFA-31A i miejskiej SFA-31B. Obie wersje nadwozia nawiązywały kształtem do pierwszego 10-metrowego prototypu SFA-3. Zgodnie z zaleceniami władz, które krytycznie odniosły się do stylizacji poprzedniego prototypu SFA-2, zrezygnowano w tym modelu z pocholonych słupków bocznych. Zmieniono również linię szyb i wystrój ściany przedniej oraz zastosowano inny, bardziej zaokrąglony kształt dachu, co optycznie obniżyło ten autobus. Co ciekawe, w prototypowych pojazdach uzyskano idealnie płaską podłogę, umożliwiającą dogodną aranżację wnętrza. Wadą tego rozwiązania były wysokie stopnie schodów. Kolejnym nowatorskim pomysłem były siedzenia projektu Zdzisława Beksińskiego. Miały one grube, miękkie siedliska oraz cienkie oparcia. Umożliwiało to zwiększenie ilości miejsca na nogi pasażerów bez pogorszania komfortu podróżowania. W prawej ścianie bocznej autobusu pomiędzy przednią i tylnym osią oraz zwisie tylnym umieszczone zostały jednoskrzydłowe drzwi prowadzące do wnętrza pojazdu. Lewe ścianie bocznej zastosowano natomiast zawieszone na przedniej krawędzi drzwi prowadzące do stanowiska pracy kierowcy. Wnętrze pojazdu zostało przystosowane do przewozu 41 pasażerów na miejscach siedzących oraz 9 osób na miejscach dodatkowych. Pod podłogą autobusu został umieszczony bagażnik o ładowności 300 kg. Dostęp do niego był możliwy od strony ścian bocznych. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej zapewniona została przez otwierane górne części okien bocznych. W zależności od rodzaju wersji w autobusach zastosowano dwoje drzwi szerszych otwieranych pneumatycznie, czyli w wersji miejskiej, lub węższych otwieranych ręcznie w wersji międzymiastowej. Mimo wprowadzenia zaleconych przez władze zmian stylistycznych względem prototypu SFA-2, produkcji seryjnej tego autobusu nigdy nie podjęto. Prace zakończono po zbudowaniu jednego autobusu 10-metrowego SFA-3, trzech egzemplarzy wersji międzymiastowej SFA-31A oraz dwóch prototypów w wersji miejskiej o oznaczeniu SFA-31B. Autobus ten, patrząc z perspektywy czasu, wyglądał znacznie gorzej niż poprzednia wersja z pochylonymi słupkami bocznymi, ale i tak niestety po dostosowaniu się do zaleceń nie podjęto jego produkcji. Ciężko powiedzieć z jakiego powodu. Być może przez nadwozie samonośne, które było problematyczne, autobus z takim nadwoziem był w stanie przejechać około 100 tysięcy km, po czym musiał niestety trafić na złom. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz SFA, a ja przypnę Ci serduszko. Życzę Ci również miłego dnia oraz do usłyszenia. Cześć!